Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Teraz w bardzo wielkim skupieniu wysłuchamy w wykonaniu Pawła Orkisza, kompozytora, pieśń pojednania. Słyszysz deszcz w ogniu łga, ktoś umiera sam, gdzieś daleko stąd słychać huk złych bomb. W ogniu ludzkie łzy, podłość, rozpacz i dym. Pojednanie to ty, pojednanie to ja, miłość Boga jest w nas, każdy człowiek to brat. Pojednanie to ty, pojednanie to ja, miłość Boga jest w nas, każdy człowiek to brat. Jak zrozumieć ten świat, który wokół nas, jakże pojąć to wciąż rosnące zło, rozgrzać zimnych serc chłód, podjąć walki trud. Pojednanie to ty, pojednanie to ja,
świętego nas jednoczy. Pojednanie to Ty, pojednanie to ja. Miłość Boga jest w nas, każdy człowiek to brat. Pojednanie to Ty, pojednanie to ja. Miłość Boga jest w nas, każdy człowiek to brat. Uwaga, uwaga, szanowni kibice, tych wszystkich kibiców, którzy są już na stadionie, a którzy mogą wejść na murawę stadionu, serdecznie zapraszamy. Chcemy, aby nas było dzisiaj jak najwięcej. Jeszcze bardzo dużo jest przed bramami, kibiców przed bramami naszego stadionu. Kto może, zapraszamy na główną płytę boiska, żeby nas tutaj było na głównej płycie jak najwięcej. Kiedy stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim. Mówić serca słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. Dziś wyrzekłem imię swoje.
rzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zaszczyt dziś Ty potrzebujesz mych dłoni, mego serca, młodego zapałek, kropli potu i samotności. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zawsze gdzieś mógł. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Bardzo serdecznie witam księdza Celebransa, księdza Infuata, Bronisława Fidelusa, proboszcza Bazyliki Najświętszej Marii Panny w Krakowie oraz kapelana klubu Wisła. Witam księdza Pawła Łukaszkę, diecezjalnego duszpasterza środowisk sportowych. Witam księdza dyrektora diecezjalnego Radia Plus, księdza Dariusza Arasia. Witam wszystkich księży, kapłanów, którzy tak licznie przybyli na stadion Krakowi, aby łączyć się z kibicami, sympatykami, zawodnikami i wszystkimi tutaj obecnymi na tym stadionie. Witam sportowców Wisły, Putnika, Krakowi oraz przedstawicieli wszystkich innych klubów. Witam wszystkich zebranych na stadionie KS Krakowia. Wszyscy wspólnie w czasie tej mszy świętej chcemy oddać hołd papieżowi sportowców. Intencja mszy świętej wszystkich celebransów za zmarłego papieża Jana Pawła II. Bardzo ważny komunikat, gdy chodzi o wszystkich, którzy przychodzą na stadion, żeby jednak tak ułożyć się po jednej, po drugiej stronie. Jeszcze mamy miejsca, żeby się nie tłoczyć w tunelu, ewentualnie też przed sektorami, bo moi drodzy, chcemy tam, żeby był jak najbardziej, były wolne miejsca, bo tam będziemy też rozdawać Komunię Świętą. A więc wszystkich wchodzących,
prosimy bardzo po lewej, po drugiej stronie kierować się na stadion. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze składanej za duszę świętej pamięci Jana Pawła II. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Pan, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, że to błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. 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 Chryste, 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 zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Król Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym. Chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne słowo przyjęło ludzkie ciało. Spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Wszechmogący i wieczny Boże, Ty sprawiedliwie nagradzasz robotników Twojej winnicy. Ty ustanowiłeś następcą świętego Piotra i pasterzem całego Kościoła Twojego sługę, naszego papieża Jana Pawła II. Spraw, aby w wieczności radował się owocami Twojej łaski i miłosierdzia, których wiernym szafarzem był na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan przemówił do Achaza tymi słowami. Proś dla siebie o znak od Pana, Boga Twego, czy to głęboko w otchłani, czy to wysoko w górze. Lecz Achaz odpowiedział, nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz, słuchajcie więc domu Dawidowy, czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel, albowiem Bóg z nami. Oto Słowo Boże. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Nie chciałeś ofiary krwawej ani płodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. W zwoju księgi jest do mnie napisane. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże. Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich oczym, Ty wiesz, Panie. Przychodzę, Boże. Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca. Głosiłem Twoją wierność i pomoc. Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności przed wielkim zgromadzeniem. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, niemożliwe jest to, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto Chrystus, przychodząc na świat, mówi: ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało. Całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: oto idę. W zwoju księgi napisano o mnie, abym spełniał Twoją wolę, Boże. Wyżej powiedział, ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składa się je na podstawie prawa. Następnie powiedział, oto idę, abym spełniał Twoją wolę. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Oto Słowo Boże. Alleluja! Ciałem i zamieszkało między nami i widzieliśmy Jego chwałę. Alleluja.
Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Pamiętajcie o mnie w modlitwach waszych. Może nie wszyscy wzięliśmy sobie tę prośbę do serca papieża Jana Pawła II, ale można powiedzieć jednoznacznie, że byliśmy razem z papieżem. Jeżeli już nie razem w modlitwie, to w tym geście dobrego słowa, szacunku, uśmiechu, podziwu dla jego geniuszu we wszystkich pracach dla Kościoła i Boga. Byliśmy wszyscy razem z nim. Gdy w ostatnich dniach odchodził z godziny na godzinę do Boga, pełen wiary, złamany chorobą, papież wyciska łzy, wzruszenie wszystkim dobrym i bliskim, a nawet tym najbliższym współpracownikom. Nawet opiekujący się, służącym od lat 26 opanowany i wydawać by się mogło niewzruszony Navarro nie mógł spokojnie opowiadać dziennikarzom o cierpieniu papieża. Smutek i ból oraz łzy ściskały mu gardło, gdy miał opowiedzieć o tym, co widział. Wykrztusił tylko, że jeszcze nie widział Jana Pawła w takim stanie. Sam Ojciec Święty był gotowy na spotkanie z Bogiem, pogodny, zadowolony, czekał na chwilę przejścia na drugą stronę życia, ale tę chwilę wypełniał przyjęciem sakramentu namaszczenia, przyjęciem Komunii Świętej. Wypełniał tę chwilę przejścia na drugą stronę innego życia modlitwą. Odprawiał mszę świętą, będąc w łóżku w koncelebrze z arcybiskupem Stanisławem Dziwiszem, gdy na ołtarzu Chrystus pod postaciami chleba i wina ofiarował się Bogu Ojcu, papież też ofiarował swój ból i cierpienie. Ten czas, tę chwilę wypełniał słuchaniem Pisma Świętego. Ojciec Święty odprawiał od święcej w każdy piątek miesiąca drogę krzyżową. Leżąc na łożu swojego krzyża, prosił, aby mu czytano stację drogi krzyżowej. Po każdej z nich w milczeniu żegnał się. Ojciec Święty zdecydował, że te ostatnie godziny zejścia z tego świata chce odejść we własnym domu, w którym przez 26 lat był pałac apostolski. Nie chciał umierać w obcych ścianach kliniki Gemelli. Zapytał lekarzy, czy to koniecznie. Lekarze odpowiedzieli nie, więc zostaje i został w spokoju niesionym przez wiele tradycji. Udał się na ostatnią swą drogę sam. Kiedy zbliżała się ostatnia godzina życia, wszyscy bliscy, współpracownicy żegnali się z papieżem.
całowali Jego ręce, odchodzili w ciszy, w bólu. Papież, zanim przestało bić Jego serce, trzymał swoją rękę w ręce swojego sekretarza, arcybiskupa Stanisława Dziwisza i wypowiedział słowo Amen. Niech się stanie. Takie było pożegnanie z sekretarzem jego. Amen. Żegnaj. Jan Paweł II zmarł po dwóch dniach agonii w sobotę o godzinie 21:37. Przeżył 84 lata. Kierował Kościołem katolickim ponad 26 lat, poinformowała Stolica Apostolska. Wiadomość o jego śmierci ogłosił 60 tysiącom ludzi na placu świętego Piotra arcybiskup Leonardo Sandri. Zapłakał cały świat. Zapłakali ludzie. Rozdzwoniły się dzwony na całym świecie. Jan Paweł II zmarł w sobotę, w dniu poświęconym Matce Bożej Fatimskiej, którą tak bardzo kochał. Przecież ten papież codziennie mówił: Maryjo, ja jestem Twój. Zmarł w Wigilię Święta Miłosierdzia Bożego. Święto to ustanowił sam na pierwszą niedzielę po Wielkanocy, kanonizując w tym dniu w 2000 roku siostrę Faustynę Kowalską. Na wieść o śmierci został rozkołysany dzwon Zygmunta. 25 minut niósł się nad Krakowem jego głos, a kardynał Franciszek Macharski mówił: bije Zygmunt na nowe życie. A krakowianie stojący przed oknem papieskim na wiadomość, że papież nie żyje, padli na kolana w milczeniu, ale z płaczem. Kochani, może z was wielu było przed oknem papieża, przed kurią. Ale dlaczego tu jesteśmy? Dlaczego tutaj msza święta za zmarłego Jana Pawła II tutaj na tym stadionie Krakowi? Po promenadzie, którą tworzy korona stadionu, zawsze przechodzili się ludzie nauki, kultury i sztuki. Krakowia, będąc klubem otwartym, zawsze skupiała krakowską inteligencję. Niewątpliwie pierwszym pośród nich był papież Jan Paweł II, Karol Wojtyła. W latach 60. kilkakrotnie odwiedził stadion przy ulicy Kałuży. Sam zapalony piekur, narciarz, człowiek doceniający rolę sportu w procesie hartowania ludzkich charakterów, nigdy nie ukrywał swojej sympatii do Krakowi. Podczas ostatniej pielgrzymki do Rzymu zawodników Krakowi, rodzin i sympatyków w dniach od 2 stycznia do 6 tego roku podczas audiencji przez Ojca Świętego zostały wypowiedziane słowa: od wielu lat byłem z tym klubem związany. Niech Krakowia daje świadectwo. Krakowia daje świadectwo, że sport, kształtując charaktery, może być wyrazem najwyższych wartości ludzkich i społecznych. Życzę wam wielu sukcesów sportowych, a także wychowawczych.
bracia kochani, sportowcy całego Krakowa, a nawet i z całej Polski, te słowa jak ziarna, te słowa to przesłanie dla wszystkich klubów krakowskich, dla innych klubów polskich, dla was tutaj zebranych i nieobecnych. Odszedł geniusz intelektualny, geniusz moralny, czyli święty, pragmatyczno-polityczny, umiejący znaleźć się w każdej sytuacji. Odszedł ktoś bardzo bliski, rodzinny, kochany. Przez cały czas swego pontyfikatu podczas pielgrzymek mówił do wszystkich na globie: pamiętajcie, człowiek powinien być przede wszystkim piękny wewnętrznie, a pięknym wewnętrznie jest ten, kto zabiega usilnie, aby całe jego życie było przeniknięte przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Mówił, nie struktury muszą się zmienić, ale człowiek, ale jego serce. W tym sercu niech będzie przebaczenie, miłość, wiara, nadzieja. Niech będzie każdy z nas bogaty w miłosierdzie, a nie w nienawiść, gniew, lenistwo, agresję, przemoc. Każdy z nas powinien być bogaty w miłość. To fenomen nauczania Ojca Świętego i my tego przesłania tutaj obecni nie odrzucajmy. Mamy być bogaci w miłosierdzie. Postanówmy sobie, aby nasze umysły i nasze serca nie okazały się jako kamień, aby słowa papieża wzrastały w naszych sercach i wydały w przyszłości dobry plon, taki, jakiego on chciał. Musi w nas, Polakach, coś wewnętrznie się zmienić. Ja słyszę to zdanie w telewizji, w rozmowach. W nas wszystkich coś musi się zmienić, a wtedy nasz zmarły papież będzie zawsze z nami. Będzie na nas czekał tam, po tamtej stronie, po dobrze spędzonym życiu. Ojcze Święty, dziękujemy Ci za wszystko, obyśmy mogli sprostać Twoim zadaniom. Niech nie umrze w nas, Ojciec Święty, nie zawiedźmy Ojca. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie. Amen. Powtórzmy wszyscy tę wspaniałą modlitwę. Dobry Jezu. Dobry Jezu, a nasz Panie. Dobry Jezu. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, z Boga, światłe ze światłością, prawdziwe z Boga prawdziwego, zrodzona, niestworzona, współistotny Ojcu, a przez Niego
obchodząc uroczystość zwiastowania Pańskiego, ogarnięci światłem i mocą miłosierdzia Bożego, zanieśmy do Boga nasze wspólne modlitwy za Ojca Świętego Jana Pawła II. Za Kościół Boży, za Kościół Boży, aby głosił Ewangelię wszystkim narodom. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłego papieża Jana Pawła II, aby Bóg miłosierny, któremu zawierzył przez całe życie, obdarzył go chwałą jako swego Syna w zmartwychwstaniu. Ciebie prosimy. Za wszystkie rodziny katolickie w Polsce, aby obejrzającej się Maryi strzegły życia dzieci poczętych i nienarodzonych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych rodziców i brata, zmarłego Jana Pawła II. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich tutaj zebranych, abyśmy przesłanie zmarłego papieża Jana Pawła II, miłości Boga i bliźniego, wypełniali w swoim życiu. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy modlą się i smucą z powodu odejścia papieża, aby ich wiara dodawała siłę i moc do przezwyciężenia rozłąki. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich naszych zmarłych z naszych rodzin, aby mieli uczestnictwo w chwale Chrystusa, któremu służyli. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, przyjmij nasze prośby i wysłuchaj według swojej woli. Obdarz nas samych pokojem i prowadź drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Bardzo prosimy piłkarze Wisły, jeżeli są na stadionie, o podejście tutaj przed ołtarz i zajęcie miejsca obok piłkarzy Krakowi. Yeah.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wcielenie Twojego Syna dało początek Kościołowi. Przyjmij Jego dary i spraw, aby w tę uroczystość z radością sprawował eucharystyczne misterium. Prosimy Cię, miłosierny Boże, abyś przez tę przebłagalną ofiarę udzielił nagrody błogosławionym naszemu papieżowi Janowi Pawłowi II, a nas obdarzył swoją łaską przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godny i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niebieski posłaniec zwiastował Maryi, że dla naszego zbawienia Twój Syn narodzi się pośród ludzi. Najświętsza Dziewica przyjęła z wiarą Twoje słowo, przez tajemnicze działanie Ducha Świętego poczęła Syna i z miłością Go nosiła w niepokalanym łonie. On spełnił obietnice dane Izraelowi i objawił się narodom jako oczekiwany Zbawiciel. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich razem z nimi wołając. Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia, pełna Jego chwały. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień, w którym Twój Syn jednorodzony przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże,
Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym biskupem Franciszkiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o Twoim słudze Janie Pawle II, którego z tego świata wezwałeś do siebie. Spraw, aby ten, który przez chrzest został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, z naszymi świętymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Z całego serca nawzajem przekażmy sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Bardzo ważna uwaga liturgiczna. Teraz będziemy przyjmować Komunię Świętą. Oczywiście będziemy tę Komunię Świętą udzielać. Po lewej stronie, przed sektorami pierwszym, po prawej, przed sektorem następnym, dwóch kapłanów pójdzie tam i po drugiej stronie dwóch kapłanów. Przez środek dwóch kapłanów i będziemy też po prawej stronie tutaj i po lewej. Gdyby nam zabrakło już Komunii Świętej, będzie okazja o godzinie 21:37 w Bazylice Najświętszej Marii Panny będzie msza święta. Można podejść i Pana Jezusa przyjąć do swojego serca. Thank you.
zapraszamy również przed ołtarz piłkarzy Hutnika Kraków. Trwa Komunia Święta, ale warto powiedzieć, że dzisiejszą mszę świętą celebruje ksiądz infuat Bronisław Fidelus, archipresbiter z Bazyliki Mariackiej w Krakowie, kapelan Krakowi, natomiast koncelebransem jest ksiądz kapelan Henryk Surma, kapelan domu na ulicy Helców, ale także kapelan Krakowi. Natomiast w koncelebrze jeszcze trzeba dodać, są księża z reprezentacji piłkarskiej księży krakowskich, także z diecezji kieleckiej. Dzisiejsze czytania mszalne czytali spikerzy stadionów Wisły i Krakowi, a liturgię upiększają, to słyszymy cały czas, lazaryści, to zespół młodych kleryków z seminarium księży misjonarzy w Krakowie. To wydarzenie, drodzy Państwo, którego jesteśmy aktualnie świadkami, jeszcze kilka dni temu było trudne do wyobrażenia. Reprezentacje, kibice wszystkich krakowskich klubów, a przede wszystkim dwóch najstarszych polskich klubów, Krakowi i Wisły, przybyli na Stadion Krakowi, aby wspólnie uczestniczyć w mszy świętej. Zwykłe są te dni od soboty Wigilii Święta Miłosierdzia. Wtedy zmarł Ojciec Święty, a dziś uroczystość Zwiastowania Pańskiego, ta msza święta na Stadionie Krakowi, celebrowana jest w to wielkie święto Kościoła. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, od tego święta liczy się 9 miesięcy do Bożego Narodzenia. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to dzień, w którym Maryja powiedziała swoje fiat. Tak, niech mi się stanie. Ojciec Święty przez całe swoje życie kapłańskie, biskupie, a szczególnie życie papieża, mówił to fiat. Tak, niech mi się stanie aż do końca. Aż do tej soboty, kiedy Pan powołał go do siebie. Ten rozmodlony tłum na dzisiejszym stadionie jest dowodem na to, jaką miłością darzyliśmy tego, który powiedział swoje fiat, Ojca Świętego Jana Pawła II. Zanim Ojca Świętego opuściły siły, zanim odszedł do Pana, przygotował bardzo krótką modlitwę, która pasuje na to dzisiejsze spotkanie na Stadionie Krakowi. To jakby duchowy testament Jana Pawła II. Zaledwie kilka zdań. Drodzy bracia i siostry, to miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasami zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu. Chrystus przynosi ludzkości miłość, która przebacza i otwiera serca na nadzieję. Zapaliłem milion gwiazd, każdą noc zamienię w blask, lecz kto chciałby światło me
wprost do nich nie. Oto jestem, jeśli zechcesz, czy to Ojciec mnie... Święty bardzo związany był ze środowiskami sportowymi na całym świecie. Od dziecka ukochał sport, grał w piłkę, był znakomitym narciarzem. Wiele dni spędzał na wyprawach kajakowych, ale również podejmował na audiencjach prywatnych w Watykanie drużyny reprezentujące różne dyscypliny. Jeszcze nie tak dawno, bo 4 stycznia gościli u Ojca Świętego piłkarze Krakowi. Wcześniej, kilka lat temu, podejmował piłkarzy Wisły. Krakowia była jego ukochanym klubem. Był również honorowym członkiem jednego z najsłynniejszych klubów piłkarskich świata, Barcelony. Zawsze zwracał uwagę, że sport jest bardzo mocnym czynnikiem wychowawczym, że sport, tak teraz globalny, najłatwiej przełamuje granice. Zwracał również uwagę na wypaczenia, jakie może nieść ze sobą tak wielkie środowisko i tak potężna machina, jaką jest machina sportowa. Miłości chcę, ale zetrę kamień z serc i nauczę kochać je. Lecz kto chciałby słowo me wprost do nich nie mieć, oto jestem, jeśli serce. Również modlić się i marzyć o tym, aby to pojednanie, które dedykowane jest Ojcu Świętemu, było pojednaniem już na stałe. Ojciec Święty przez ponad ćwierć wieku niósł na wszystkie place świata Ewangelię o chrześcijańskiej miłości, o chrześcijańskiej nadziei, ucząc zarazem, że śmierć jest przejściem ku niebieskiej Ojczyźnie. To dzisiaj staje się jego udziałem, ale jego nauka o miłości, o przebaczeniu pozostaje. Ile z niej weźmiemy lekcji w nasze własne życie, to będzie też hołd dla tego, którego tak kochaliśmy, dla Jana Pawła. Pójdę z tobą, będę ludziom głosił miłość twą.
bardzo prosimy teraz, aby do nas przemówił i dał swoje świadectwo ksiądz Paweł Łukaszka, diecezjalny duszpasterz z Portu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie wiedziałem i nie przypuszczałem, że będę miał okazję przemawiać do tak licznie zgromadzonych sportowców i miłośników sportu. Kiedy Ojciec Święty był na jednej z pielgrzymek w Polsce, zagrano mu przedstawienie Krakowiacy i Górale. Jest to ważne przedstawienie w historii naszego narodu. Wisła, Kraków, Hutnik, Krakowia to Krakowiacy, to Kraków. Ja jestem Góralem. A więc zawsze ta więź była. I ci, którzy przychodzą tu grać z innych miast Polski, czują się Krakowianami, bo kochają Kraków, bo Kraków to była, jest i zawsze będzie ta najważniejsza miejscowość naszej ojczyzny, jeśli chodzi o kulturę i ducha. To, co teraz powiem, to powiem po góralsku. Babcia mnie nauczyła, a powiem to dla moich kolegów, sportowców, trenerów, działaczy. Wielu, wielu tu ich jest. Już spotkałem się z nimi. Kie zacną blinkać gwiazdy na firmamencie nocy, zodne utrapienie nie spozie ci w łocy. Słysys, słysys, kie ta nasa piekno ziem, śpiewo nuty o miłości świata, w niej to człek widzi w drugim człeku prawdziwego brata. I dlatego dlatego to mówię, a trzeba powiedzieć wprost i konkretnie, że właśnie ksiądz Henryk, kapelan Krakowi, to spotkanie zarejestrował, ale nie przewidział, że to może tak nastąpić, jeśli chodzi o ducha, tak w sposób taki pełny. Na pewno jest to zasiew Ojca Świętego. I dlatego chciałbym zadać wam pytanie. Wy odpowiedzcie, ale tak jak kibice, zawodnicy, sportowcy, działacze mogą odpowiedzieć ciszej, ale kibice zawsze głośno odpowiadają, bo już są do tego nauczeni. Wierzycie w cuda? To dziś na naszych oczach jest cud. Cud wieczernika, ale nie tego wieczernika, kiedy w nim był Judasz, ale jest to wieczernik zesłania Ducha Świętego, bo te światełka i ten entuzjazm i ta modlitwa o tym świadczą. I dlatego, kiedy będziecie na meczach, dawajcie świadectwo o Duchu, Duchu Bożym, który przebacza, który jednoczy człowieka z człowiekiem, a wtedy jest obecny Bóg. I dlatego to chyba jest najważniejsze. A na koniec kolega, bo jest tu mój rocznikowy kolega Zbyszek, też mówi, no powiedz świadectwo, to powiem takie świadectwo Ojcu Świętym. Wybaczcie, że to dotyczy mojego życia, ale jest tu bardzo dużo młodych ludzi. Kiedy miałem 18 lat, były to Mistrzostwa Świata Val Gardena we Włoszech. Pojechaliśmy i chcieliśmy być u Ojca Świętego, ale nie było możliwości. To było ponad 360 kilometrów. Po Mistrzostwach musieliśmy wracać, mecze ligowe.
i napisaliśmy telegram, to znaczy ja napisałem w imieniu całej drużyny, wszyscy się podpisali, pierwszy sekretarz partii też z Warszawy i nawet sam powiedział, że to jest takie ważne, żeby ten telegram wysłać. Ja nieopatrznie napisałem swój adres, hotel Ortizer, to było Val Gardena, Angelo. No nie były to takie najlepsze mistrzostwa, jeśli chodzi o mnie, jako bramkarza hokejowego, ale... Ale... Po dwóch meczach mieliśmy dzień wolny, pojechaliśmy do Bolzano, wracamy. No i ruch w hotelu, szukają no, człowieka o moim nazwisku, gdzie on jest. No i znaleźli mnie i dają mi telegram od Ojca Świętego, że do mnie napisał Ojciec Święty. No on napisał dla drużyny, że przyjmuje nasze pozdrowienia i modlitwy. Ja oryginał mam do dzisiejszego dnia i też napisałem do niego z błędem. Zamiast świątobliwość to świętobliwość. I do dzisiejszego dnia to mi niektórzy wypominają. I później dziennikarze przyszli do mojego pokoju. Miałem zawsze modlitewnik i krzyż. I zaczęli rozmawiać ze mną. No nie dopytali się, dlaczego Ojciec Święty telegram napisał. Tylko wiedzieli, że do mnie napisał. I na drugi dzień napisano w gazecie, że w polskiej bramce broni ksiądz. No i moje nazwisko. Kierownik Grecer z Torunia mówi, słuchaj, jak kiedyś zostaniesz księdzem, to będzie proroctwo. Ja wtedy... Ja wtedy mu nie powiedziałem, bo już wiedziałem, że pójdę do seminarium. Pół roku wcześniej powiedziałem jednej osobie, to już byłem przekonany. No ale w ten sposób ta więź z Ojcem Świętym i przede wszystkim modlitwa zawsze pozostanie w mojej duszy i obraz Ojca Świętego, który tu przy nas jest, niech będzie w naszych sercach. Ale wtedy będzie on pełny obraz, jeśli będziemy żyć tak jak Pan Jezus, bo Pan Jezus był mistrzem dla naszego Ojca Świętego, on był Jego uczniem. No i my mamy być też takim jak on. Dla wszystkich moich uczniów tutaj, których uczę, z Hutnika, z Krakowi, z Wisły, z innych klubów, bardzo, bardzo serdeczne i ciepłe pozdrowienia dla wszystkich. Jeszcze raz Bóg zapłać. Pochwalony Jezus Chrystus. Jeszcze będą podziękowania, ale ja chcę jeszcze raz wszystkim za wszystko i wszystkim powiedzieć Bóg zapłać, a dwa razy mówię Bóg zapłać zespołowi Lazarystów, ze Zgromadzenia Księży, misjonarzy, świętego Wincentego a Paulo. Módlmy się. Boże, przez ten sakrament utwierdź w naszych sercach prawdziwą wiarę, abyśmy wyznając, że Syn Maryi Dziewicy jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, mocą Jego zmartwychwstania mogli dojść do wiekuistej radości. Pokrzepieni najświętszym sakramentem, który nas jednoczy z Tobą, prosimy Cię, Boże, za Twojego sługę, naszego papieża Jana Pawła II. Ty go uczyniłeś widzialnym fundamentem jedności Kościoła. Przyjmij go do grona wybranych w niebie przez Chrystusa Pana naszego. Przed końcowym błogosławieństwem chyba będę wyrazicielem wszystkich nas tu zgromadzonych.
a także wszystkich mieszkańców Krakowa, jeśli ośmielę się podziękować tym wszystkim, którzy przygotowali to nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy prezesowi, zarządowi, Krakowi za miłą gościnę. Mam nadzieję, że tyle błogosławieństwa Bożego spłynęło tutaj dzisiaj na nas i na ten stadion, że z tego stadionu przeleje się także na stadion Wisły, Hutnika, Garbarni, Wawelu, Juwenii, wszystkich stadionów Krakowa. Przyjmijmy w duchu wiary błogosławieństwo Boże. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie, ofiara spełniona. Msza Święta na Stadionie Krakowi, Msza Święta Pojednania. Jutro jeszcze wrócimy do sportowych pasji Ojca Świętego Jana Pawła II o 16:45. W studiu otwartym Telewizji Kraków będziemy rozmawiać o zamiłowaniach sportowych Ojca Świętego Jana Pawła II. A teraz już żegnamy się. Opuszczać będziemy powoli w zadumie Stadion Krakowi. A jeszcze po skończeniu mszy świętej posłuchamy słów Ojca Świętego wygłoszonych w Zakopanem. Dziękujemy Państwu za wspólne bycie na Stadionie Krakowi, za wspólną modlitwę o pojednanie. Żegnamy się.